Dzień dobry. Mówi się, że kto rano wstaje, temu Pan Bóg daje. A myślę, że ten, kto ćwiczy jeszcze od tego rana, no to już w trakcie całego dnia powinien otrzymać naprawdę bardzo, bardzo dużo. No i mam nadzieję, że tak owocny i tak dobry dzień będzie to dla legionistów, którzy właśnie rozgrzewają się tam za moimi plecami. Wstało słoneczko, wstaliśmy my i od razu zabieramy się do roboty. Jedziemy! Masz kwestie indywidualne teraz? Tak, bo mam przed treningiem jeszcze dodatkowy. Co masz? Dodatkowy trening mam jeszcze przed treningiem na siłowni, na rowerze. No to nie kłamał Wojtek, jak wczoraj mówił, że ci czeka mnóstwo pracy. Proszę? Mówię, że nie kłamał Wojtek, jak mówił, że ci czeka mnóstwo pracy. No nie kłamał, nie kłamał. Zdolnopolską młodzież. Siema. Kogo dzisiaj czarę ustawiasz? Dzisiaj nikogo. Dzisiaj nikogo nie ustawiam. Dzisiaj my go ustawiamy. Odeszli z tyłu, no widzę się odeszło, co? Role się zmieniły. Wszystko się zmienia. Ja na dzień panowie z każdym dniem obozu coraz pewniej się czujecie. Oczywiście. Wydaje się. Ty ciągle jeszcze Kasper nie śmiały, tak? To jest taka przykrywka, nie? Żeby ludzie myśleli, że faktycznie jest okej. Tak naprawdę co? Gnębienie tak naprawdę... ciągle? Czaro nas gnębi. Nie, no nie mów tak. To bardzo miły i pomocny. Nie, to żartuję. Widzisz, nagraj to, że on żartował. Nie, tu pan chyba, hop tej. Chociaż jakby z tej maski poćwiczysz, co? O, chyba że jakiś ciężar spadnie na nosek. To by chyba nie było za dobrze. Nie, trochę kiedy trzeba, to odpoczywam od tej maski. Nie jest za komfort, wczoraj nie był za duży. Ale to jest tak, że jak już się masz na sobie w trakcie treningu, to się przyzwyczajasz, czy się cały czas jest ciężko? Nie, no ja wczoraj miałem pierwszy raz, więc dopiero się przyzwyczaja organizm. Czutka reporterska, tak? Tak jest, to wiesz. Gorzej. Ciągle jesteś oprócz. Siema! Golfa, ale normalną piłą. Ona gra się w Portugalii. Jo, ale zajawa. Normalnego golfa? Normalną piłką. Człowieku, jak waliłeś. Dwie godziny. Jeszcze wodę. Nie, to u nas nikt nie był taki ale techniczny, żeby... Akurat mi się ta pogra... Mi nieraz zeszło z fałszem. Po treningu zawsze trzeba odsapnąć i dobrze zrobić to w przyjemnej atmosferze, a trudno przyjemniejszą niż obecność 6. rakiety tenisowej na świecie. Stefano Stycipas trenuje na kortach obok nas, no i legioniści postanowili się temu przyjrzeć. Dobrze, dobrze, super. Ja też gram nieźle. Bo to oglądasz w ogóle tenisa, nie? Tak. Tata moje lubię strasznie. Ja nie wiem, kogo on lubi więcej, mnie albo Federera. Bo on lubi bardzo oglądać Federera i tenis. Lubisz, tak? A? Kto lubi oglądać Federera i tenis? Ty lubisz, tak? Tata. Mój a, tata. Tata? Tak. I czasami ja nie wiem, kogo on lubi więcej, mnie albo Federera. Wiesz? Tam grał w Czechach jeden. Też tenisiści dobrze? Tam jeden grał teraz. Wow. Nie, w Gruzji mają dobre, Basilaszwili. Najlepsi. Basilaszwili jest dobry. A tego Tsitsipasa to też oglądałeś? Tak, oczywiście. To jest top. On teraz jest który? Piąty na świecie? Szósty? Tak, szósty. Szósty jest. Ale my mamy też Basilaszwili, Gruzin. I który on jest w rankingu?
Teraz nie pamiętam, ale on był w topie tam 15, coś takiego. 20, ale dobry, dobry, bardzo dobry. Bardzo dobry zawodnik. Bardzo dobry zawodnik. A tutaj jest sport Tomasa. Golfą. Golfistą jesteś, Tomasz? Tak, tak. On by się z Hamą dogadał, nie? Co? Z Hamą by się dogadał, bo Hama też był w golfa. Z Hamu? To nie Hama, Kasper Hamalainen. Kasper Hamalainen? Tak, taki piłkarz był u nas, wiesz? On gra piłkę w Czechach, w Jabłonce. Tak, teraz właśnie w Jabłonce jest. Tak. A ty w golfa jak? Ale tak radzisz sobie dobrze, czy tak amatorsko zupełnie? Bardzo dobrze, dobrze. Z Adamem Luśkiem. O, no proszę. On właśnie też zawsze jak u nas był, to też był takim zapalonym golfistą. Ale tutaj nie mam, w Legii nie mam chłopaka, kto może grać. Ja chłopaka, mogę go tylko wziąć, to mój gruzyjski kedy. Słuchaj, to ty jego musisz nauczyć golfa, a Boko cię nauczy tenisa. Dobra, dobra. I będziecie grać. Dobra. Czyli do końca zgrupowania się wyrobicie, nie Wako? Tak do końca jest, się nauczycie. Tak, 100%. Słuchaj, Karbo, nie wiem czy wiedziałeś, ale tutaj twoja łapa była bardzo komplementowana na różnych portalach społecznościowych. Mój trener tu powiedzieć, że nie pracuje ciężko i... Jak nie? Czy to nie jesteś jego? Jesteś moim trenerem. Widzimy to spirał, to nie siłownie teraz. Nie, to nie był fake. Lepiej nie. O właśnie, to trzeba spytać Kostkę, jakie zdjęcia robi. Dopniesz, będzie dobrze w Photoshopie. Nie było tego Photoshopa. Jak nie? No nie! Już powiedzmy. Nie wszystko. Było w życiu. Nie śmiałbym, no co ty? No dobra, słuchajcie. Tenis był, obiad był. Także teraz pakujemy się do samochodu i ruszamy na trening. Ale zanim powitaliśmy na nim legionistów, to odwiedzili nas jeszcze naprawdę bardzo fajni goście. Cała rodzina. Dobrze, fajnie. Jak się wam tu żyje? Dobrze. Super. Ile masz lat? 11. A język już opanowałeś? Angielski, ale arabski nie. Arabski nie? A litery arabskie? Dopiero się uczę. Uczysz się, chyba trudne są te ślaczki, nie? Tak. Nauczysz się. Od prawej do lewej. Od prawej do lewej, nie? To też fajnie. Małe piszą, nie? Niektórzy, także też się nauczysz. Masz jakiegoś kolegę z Polski tu, czy nie? Nie ma się tego, ale same jesteś Polacy chyba, co? Mamy tylko jeden tysiąc tylko. Ile tysiąc? Jeden i pół. Tak? Tak. Polaków? Tu dużo, 1500? No tutaj są 2500 Polaków. Tak? Cały Dubaj. To dużo. Mieszka pan w Polsce też? 12 lat kawaty. I mamy kartę kibica 5 lat. Tak? Brawo, super. Fajna historia. Dawaj mały, gdzie to zdjęcie robimy? A chodziliście na mecze w Warszawie normalnie, tak? Tak. Ty masz ty, jak go na imię, jak masz na imię? Krzysiu. Krzysiu? Tak. Proszę bardzo. Miłego oglądania, proszę. Bo wy się chłopaki urodziliście w Polsce, tak? Tak. A to ta skąd jest? Z Kolumbii. Z Kolumbii? Tak, ja jestem z Kolumbii, mieszka na Warszawie, i mieszka na Warszawie 12 lat temu. A jak pan do Polski trafił? Ja pracowałem w trenie brankarska, SP Polonez Warszawa. Polonez Warszawa i będzie na Polska, dlaczego mam żona, moja żona jest Polka i mamy pierwsze spotkanie na USA. A teraz niestety ostatnie sezony nie mogli iść do stadiony, dlaczego sytuacja koronawirusa i ja bardzo lubię Legia Warszawa, dlaczego taktyka i technika są bardzo dobre, ale piłkarska bardzo dobre też. No to super, a jak na wakacje tu przyjechaliście, czy teraz... Nie, mieszkanie. A, przyprowadziliście się, tak? I długo już mieszkacie? 10 dni. 10 dni? Tak, tylko. No to początek dopiero, to prawie jak na wakacje. Prawie. Powiem szczerze, nie wiem, czy był dzisiaj chociaż centymetr kwadratowy boiska, który nie zostałby w ogóle wykorzystany przez legionistów, bo gry na całej długości i szerokości placu były naprawdę bardzo, ale to bardzo intensywne. Dużo roboty, mnóstwo wysiłku, mnóstwo strzałów, mnóstwo interwencji, no i mnóstwo gierek. Przyjrzyjmy się temu wspólnie.
faster when you do running. Look why? Because you have for your position, we have high speed distance only 188, and you have some players that are above 300. Yes. So this one. You can be slower here. Go faster. Okay. Matuszu, będzie coś z tego dzisiaj? Myślę, że będzie. Dużo dzisiaj się dzieje. Fajnie jest, bo dużo strzelania, dużo interwencji bramkarskich, więc mamy co robić. Damy radę, mam nadzieję. Fotograf dobry, sprzęt dobry, to chyba zdjęcia też powinny być dobrze. Zobaczymy, okaże się, mam nadzieję. Sprzęcik dobry od naszych przyjaciół z Fotoformy. Kanonik, super szybki. Klatkowo i super szybki fokus, więc na pewno nie przeszkadza, a pozwala sobie tutaj robić co się w zasadzie chce. Lecę go maserką i go koło. Wtedy zaczyna grać piłkę. Bartek w piaskownicy, ty babki robił. A od którego roku grasz w piłkę? Co? Tak profesjonalnie. No 2-6 tutaj. 2-6. No ale to wiesz, nie wiem czy to było profesjonalnie z mojej strony. O, selfie stick, sikiera. Nie wiedziałem to, może ty tyle języków znasz. W ilu językach mówisz? Po czesku. Po hiszpańsku, angielsku, jak jest German, jak jest niemiecki. Niemiecki i po polski. No to powiem ci, że kibice właśnie zwracali uwagę na to, że mówisz bardzo dobrze po polsku już. No więc myślę, że teraz mogą dalej mieć. To jest śmieszny język pro mnie. Śmieszny? No. A wiesz, że dla nas czeski jest bardzo śmieszny. No. A wiesz, co znaczy szukać po czesku? Oj, wiem, ale nie mogę tego powiedzieć. A kibice znają. Kibice też pewnie znają. Wygląda na to, że wspólnie spędziliśmy kolejny dzień, wspólnie i to jeszcze w powiększonym gronie, dlatego że oficjalnym partnerem medialnym naszego zgrupowania został PKO Bank Polski, za co serdecznie dziękujemy. Dziękuję rzecz jasno również Wam, sami dobrze wiecie za co. Za każde dobre słowo, za to, że z nami jesteście i proszę, bądźcie dalej i mam nadzieję, że widzimy się już jutro. Trzymajcie się, wszystkiego dobrego, cześć!